Elo chłopaki. Tak zaczął wiadomość do mnie mój kolega, który napisał, że prezentujemy cudowny 2007 Boomer Style. Jak się z tym czujesz? No, napisałem mu, że nie będę przeprowadzać operacji plastycznych ani na twarzy, ani na mózgu i że trzeba się po prostu starzeć z godnością. To jest nasz wspólny kolega swoją drogą, więc pozdrawiamy naszego pozdrawiamy kolegę w naszym wieku. Pozdrawiamy. A trochę młodszy kolega też mi komplement sprzedał. To sypią się informacje od słuchaczy. No, naprawdę, słuchają nas. No, sami prosiliśmy zresztą. Tylko znajomi są mniej nieśmiali w komplementowaniu. Znaczy, no, nie wiem, czy by się odważyli na krytykę. I mój kolega z kolei pisze, że mamy znośne suchary. A ja sądziłem, że taki dowcipny jestem. Dobra, Boomer Style i suchary to absolutnie w parze idzie świetnie. No, ale dobrze, że nie nawiązują w opinii, że jesteśmy, nie wiem, Strasburgerami naszego pokolenia. No, przyjdą z tym. No tak czy inaczej, dziękuję bardzo za wszystkie uwagi. Ja rzeczywiście dostajemy ich sporo. Ty dostajesz, ja dostaję, razem dostajemy. Wszystkie bierzemy sobie do serca. Wszystkie, może nie wszystkie, ale częściowo je będziemy wprowadzać. Na pewno będziemy lepsi. Jak zwykle. Ale nie młodsi. Tak, jak zwykle i przez cały czas niektórzy mówią, że jesteśmy za długi, niektórzy mówią, że jesteśmy za krótcy. Zostajemy tak jak było. Cudowny 2007 Boomer Style z sucharami Leszka i z naszymi aksamitnymi głosami. Witamy się z Państwem. Dzień dobry Państwu. W szóstym odcinku. Druga wersja, podcast poznański. Ruszamy. Zapraszamy. Dzisiaj mamy, jak zwykle właściwie, troje gości. Pierwsza gościni, nie lubię tego słowa, ale... Polubisz? Polubię. Więc pierwsza gościni będzie nam opowiadać i odpowiadać na pytania o tradycję, ale nie tylko tą wielkanocną, tylko w ogóle o tradycję, polskie tradycje. Tak, będziemy rozmawiać o tym, czy to jest jedna tradycja, czy tych tradycji jest dużo i nawet o majonezie trochę rozmawialiśmy. O, a kolejny gość? A kolejny gość to człowiek, który wie wszystko o suplementach, których na rynku w Polsce jest tyle, że ktokolwiek przyjeżdża do Polski i włącza polską telewizję, jest zszokowany tym, jak my jesteśmy świetnie pewno wyleczeni przez te wszystkie suplementy na wszystko, na co się da. Będziemy rozmawiać o suplementach dla nas wszystkich, dla takich szaraczków, ale też o suplementach dla sportowców, które są dosyć specyficzne. I powiemy o tym, które działają. No i trzeci gość. Trzeci gość, który muszę się przyznać, znam go lata całe. W różnych wersjach i w różnych zawodach, a obecnie od kilku dobrych lat jest znakomitym autorem, znakomitym pisarzem. No dobra, no, ja go komplementuję, ale mam nadzieję, że również sukcesem okaże się jego... Dostałeś książkę pewnie z autografem. Nie dostałem. Chcę zarobić na mnie. Ale autograf poproszę. Bo przesiadł się na nową działkę dla siebie, która jest bardzo w Polsce popularna i życzę mu również na tym polu sukcesu, czyli zajął się kryminałami. Tak, słyszałem, że opowiada, jak to ciężko jest być pisarzem, czyli pewno chce przekonać ludzi, żeby nie robili mu konkurencji i żeby nie pisali książek. Ale trochę wiedząc o tym fachu, powiem, że to jest ciężko, bo to nie jest tak, że, zresztą o tym też rozmawiamy, że to nie jest tak, że sobie człowiek wieczorem po kolacji siada, nalewa lampkę wina i nagle spływa na niego wena i do rana ma napisane pół książki. To nie tak. Niektórym spływa pewno. No, spływa, ale do rana pół książki nie powstaje. Dobrej książki nie. Teraz mamy chat GPT w wersji czwartej i książki będą powstawać po kilka dziennie za chwilę. Remigiusz Mrusy lubi to. To jest jeszcze pokolenie przedczatowe. Dzięki Bogu. Kto będzie czytał? To co? Zapraszamy. Przedświąteczny odcinek. Zaczynamy od rozmowy z panią Anną Weroniką Brzezińską z Instytutu Antropologii i Etnologii UAM, która opowie nam właśnie o tradycji, ale niekoniecznie tylko świątecznej, niekoniecznie religijnej, po prostu polskiej. Panie profesor, czy istnieje coś takiego jak polska tradycja, wspólna polska tradycja? Nie użyłabym liczby pojedynczej. Myślę, że możemy mówić, jeśli już o polskich wspólnych tradycjach, mówimy o wielu tradycjach, ponieważ tradycja to jest bardzo skomplikowany proces.
związany z przekazywaniem dóbr kulturowych w określonym czasie i w określonej przestrzeni. A po ludzku? A po ludzku chodzi o to, że tak jak wielu nas współtworzyło i nadal współtworzy wspólnoty lokalne, regionalne, a w konsekwencji wspólnotę polską oraz narodową, każdy z nas wychodzi trochę z innych źródeł. Czyli nie ma polskiej tradycji. Są polskie tradycje. Polskie tradycje. Także myślę, że tak jak każdy z nas jest różny indywidualnie, tak samo współtworzymy nasze rodziny. Nasze rodziny się różnią, nasze społeczności lokalne, nasze społeczności regionalne, Wielkopolska, Mazowiecka, Góralszczyzna, Kaszubszczyzna i tak dalej. I tak samo myślę, że możemy później rozszerzyć ten krąg poza Polskę. Możemy mówić o tradycjach, które są inspirowane, czy mają wspólne źródło w tradycjach słowiańskich. Możemy wreszcie mówić o tradycjach europejskich, które mają przecież korzenie w historii judeochrześcijańskiej. Czyli jak usiądzie 5 Polaków, to możemy mówić o tym, że jesteśmy w 5 różnych tradycjach i święta można zrobić na 5 różnych sposobów. Dokładnie, ale myślę, że to jest też taki czas teraz, w którym jesteśmy, przygotowując się do świąt wielkanocnych, kiedy sobie uświadamiamy, że niby każdy z nas je jajeczko, jakąś sałatkę jarzynową, jakiś być może żurek, ale każdy inaczej przygotowuje. Właśnie w tym każdy inaczej, ponieważ pamięć każdego z nas, taka nasza rodzinna, ale także społeczna, w konsekwencji kulturowa, jest inna, jest po prostu sumą różnych doświadczeń, różnych wydarzeń, które my i nasi poprzednicy, nasi przodkowie, nasze rodziny doświadczyły. A ile czasu trzeba, żeby coś stało się tradycją? Po pierwsze tak, nie da się wyliczyć, ile lat ma tradycja. Są oczywiście różne teorie naukowe. Generalnie w tradycji chodzi o następstwo pokoleń, o przekazywanie, żeby jedno pokolenie przekazało następne. Jedna koncepcja naukowa mówi o tym, że wystarczy coś raz przekazać, czyli powiedzmy ja coś przekażę swoim potomkom, czy pan przekaże coś swoim dzieciom, czy osobom z najbliższego jakby kręgu rodziny i już wtedy możemy mówić, że to raz zostało przekazane. I już jest tradycja. I już możemy mówić o tradycji. Kolejna koncepcja mówi, że coś musi być dwa razy przekazane, że to nie wystarczy raz przekazać, tak? Czyli taka transmisja międzygeneracyjna, międzypokoleniowa mówi o tym, że powiedzmy dziadkowie przekazują swoim dzieciom, dzieci przekazują swoim dzieciom, czyli mamy jakby 3 pokolenia. Przy czym trzeba też pamiętać o tym, że tradycja jest procesem. To nie jest zbiór zasad, tylko to jest sposób przekazywania oraz sposób, mówiąc tak kolokwialnie, takiego obrabiania tego, co otrzymaliśmy od naszych przodków. To w takim razie, czy tradycją jest już na przykład składanie życzeń przez Facebooka albo oglądanie Kevina w święta? Tutaj połączył pan 2 rzeczy. Pierwsza to jest tradycja, czyli składanie życzeń, czyli to, że myślimy o kimś. No, ale kiedyś wysłaliśmy kartki. Tak, ale mówię tak, że po pierwsze tradycją jest składanie życzeń. Z okazji, nie wiem, Dnia Matki, Dnia Babci, Dnia Czarnego Kota, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, z okazji Świąt Wielkanocnych, z okazji urodzin, z okazji imienin, jakichś rocznic i tak dalej. To jest tradycja. Natomiast potem mówimy o sposobie przekazywania tradycji. Ponieważ możemy tradycję przekazywać w sposób bezpośredni, czyli taki jak powiedzmy, nie wiem, ja w domu się uczyłam piec pierniki, moja prababcia uczyła swoją córkę, czyli moją babcię, babcia moją mamę, moja mama uczyła mnie i tak dalej. Więc to jest sposób bezpośredni. Natomiast współcześnie mamy różne kanały komunikacyjne, z których korzystamy. Bo lubimy, bo to jest modne, bo jest dostęp, bo coś zostało wymyślone, bo jest szybciej, bo jest łatwiej, ponieważ w tym samym momencie możemy dotrzeć z naszymi życzeniami, ciepłymi myślami jakichś ważnych dla nas osób w tym samym jakby momencie. Zatem tradycją są życzenia, natomiast Facebooki, Instagramy, SMS-y, różnego rodzaju inne kanały są sposobem przekazywania, podtrzymywania tej tradycji. Czyli składając życzenia na Facebooku, podtrzymujemy tradycję. Składania życzeń. Nie jest to nic wyjątkowego. Nie jest to nic wyjątkowego. A Kevin? Myślę, że możemy... No to już jest przekazanie pokoleń, Dokładnie, to jest przekazanie, podobnie jak oglądanie znachora przy okazji wszystkich świąt, nie wiem, z kalendarza takiego dorocznego, religijnego, ale także świąt narodowych w Polsce, czy powiedzmy oglądanie Potopu, czy Pana Wołodyjowskiego. Możemy też mówić o czymś takim jak tradycja środowiskowa. Czyli nie tylko taka genetyczna, przekazywana z pokolenia na pokolenie w rodzinie, ale także środowiskowa. I tu możemy powiedzieć, że wytworzyła się pewnego rodzaju wspólnota związana jakby z oczekiwaniem na pewne takie rytuały, ponieważ tutaj też możemy z tradycjami, czy z tradycją też jest ważne to, że chodzi o powtarzalność pewnych gestów, powtarzalność pewnych symbolicznych jakby zachowań. No i możemy mówić o takich tradycjach tradycyjnych typu, że symbolicznym zachowaniem jest dzielenie się jajeczkiem, czy chodzenie ze święconką do kościoła. Ale taką tradycją nowoczesną, współczesną, którą jest Kevin, dokładnie czy oglądanie znachora, czy trendowatej. Pani mówi o tym kontekście szerszym niż polski. Na ile polska tradycja jest polska?
jest na tyle Polska, na ile my ją uznajemy za Polską. Tak, jak już wszystko mówię, możemy uznać za Polską. Ależ oczywiście, ale też każdy z nas coś innego uznaje za Polską. Mamy oczywiście pewien kanon narodowy, którego jesteśmy uczeni w szkole. Który też trudno będzie pewno złożyć. Który też będzie pewno trudno złożyć, no ale to może, że tak powiem, wychodząc do jakiegoś najprostszego przykładu, możemy powiedzieć, nie wiem, uczymy się od przedszkola, uczymy się, nie wiem, hymnu, że Polska to jest Wisła, że piękna Polska jakby nasza cała i tak dalej. W Poznaniu uczymy się o koziołkach, uczymy się o bambrach, a więc jesteśmy uczeni w sposób taki zewnętrzny, zinstytucjonalizowany pewnego kanonu, tradycji. Ktoś to spisał, ktoś to ułożył, ktoś to zaprogramował. Czyli to są też takie pewne rzeczy, które nas łączą. Jesteśmy uczeni pewnych wydarzeń z historii naszego kraju, które też nas konstytuowały i pozwoliły nam się zmienić, że tak powiem, z grupy etnicznej w grupę narodową, a współcześnie też jakby społeczeństwo europejskie, czy też takie społeczeństwo przygotowane do życia w globalnym świecie. Zatem są pewne takie kanony. Natomiast to, co my robimy z tym kanonem, każdy z nas indywidualnie, czy to w jaki sposób to jest potem komentowane w naszych domach, czy na przykład, nie wiem, w Poznaniu, czy na przykład jest podtrzymywane w rodzinach pamięć o powstaniu wielkopolskim, w Warszawie o powstaniu warszawskim, czy o powstaniu w getcie, na Śląsku powstania śląskie. Więc są też takie różnice indywidualne. Natomiast ta suma tych... To są te różne tradycje, natomiast one w konsekwencji też chodzi o to, by się czuć dobrze w swoim miejscu, aby znać swoje korzenie, kim jestem, skąd jestem oraz dokąd zmierzam. Czyli też jesteśmy w pewien sposób wyposażani w taką walizeczkę, którą niesiemy dalej. Od każdego z nas zależy, czy tą walizeczkę niesiemy dalej w takim stanie, jak ją otrzymaliśmy, czy dokładamy swoje rzeczy, czy być może odrzucamy, bo nie lubimy ciężarów. Tradycja jest ważna dla ludzi, a dlaczego? Tradycja jest ważna, ponieważ trochę nas tak przyziemia w dobrym znaczeniu tego słowa. Jest takim wyznacznikiem naszej tożsamości, jest też dla nas punktem odniesienia. Natomiast nie dla wszystkich jest ważna w taki sam sposób. Tak jak już mówiłam, tradycja jest procesem, a więc podlega przemianie, podlega interpretacji, podlega reinterpretacji. Tak jak się zmienia nasze otoczenie, tak samo my zmieniamy często w sposób bezwiedny naszą tradycję. Tak? Przykładem tego są na przykład różnego rodzaju ozdoby związane z, że tak powiem, w ogóle też taka właśnie nowa tradycja ozdabiania swoich domów, swoich drzwi, swoich okien, przygotowywania swoich mieszkań. Myślę, że jak Na święta, dokładnie. Myślę, że jak my sięgniemy, nie wiem, do naszych własnych doświadczeń, nie wiem, z jakiegoś, ja pamiętam, w głębokim przedszkolu robiliśmy jakieś koszmarne koguty z kartonu, ponieważ nic wtedy nie było dostępnego. Teraz jest dostęp mnóstwo różnych jakby materiałów, inspiracji. Zmienia się też nasza estetyka, potrzeba jakby naszej estetyki. Czegoś takiego pamiętam ze świąt, które spędzałam moich dziadków na Kociewiu, na Pomorzu. Nie było czegoś takiego. Łańcuch robiliśmy. Był łańcuch, ale był bukszpan na przykład. Były takie proste rzeczy, które były po prostu jakby dostępne. Jesteśmy teraz nieco zamożniejszym społeczeństwem. Stać nas też, przynajmniej część nas, stać na to, aby też wydawać dodatkowe pieniądze na ozdóbki różnego rodzaju. Które są dostępne, bo wtedy tych dokładnie, ozdóbek które nie są było. Dostępne, ale też podlegają pewnego rodzaju unifikacji, tak? Jakby są różne trendy, mody TikTokowe, Instagramowe, Facebookowe i tak dalej w zakresie estetyki, które jakby do nas docierają i to też jakby pokazuje, tak? Że jakby tą tradycję interpretujemy ją na właściwy sposób, zgodnie z okolicznościami, w których funkcjonujemy. Tak na przykład jak zinterpretowaliśmy walentynki. Tak zinterpretowaliśmy walentynki, tak zinterpretowaliśmy Halloween, tak jest też cały czas na przykład interpretowana Noc Świętojańska, bardzo też, że tak powiem, bardzo w sposób ludyczny jakby obchodzona. Jest to też włączenie jakby rodzaj takiego, nie wiem, zakończenia roku szkolnego, roku, nie wiem, roku akademickiego, rozpoczęcia wakacji, jest wreszcie ciepło i tak dalej. Gdybyśmy sięgali do korzeni tych tradycji, zwyczajów, one mają rzeczywiście jakby często wieloletni, wielowiekowy jakby rodowód. Można znaleźć źródła, natomiast też musimy pamiętać, że każdy, kto znajduje źródło, interpretuje je na właściwy sposób. Natomiast potem przychodzimy my, lud, tak, i robimy ludzie i robimy sobie z tym to, co chcemy jakby we własny sposób. Natomiast podsumowując ten wątek, do czego nam tradycja, są takie wyznaczniki w czasie, w ciągu roku, ale też w ciągu jakby naszego życia, które nas tak właśnie przyziemiają. Tak jakby jesteśmy na tym etapie życia, dla nas jest ważne to, teraz robimy to. Byliśmy młodzi, to być może mieliśmy w nosie pewne tradycje, być może do pewnych rzeczy dojrzewamy, być może coś, co kiedyś odrzuciliśmy, jednak okazało się, że jest dla nas ważne, bo jest na przykład związane z pamięcią bliskich nas osób, które już odeszły. No i wybieramy sobie te tradycje, które chcemy kultywować. I wydaje mi się, że
To jeszcze raz będę mówiła, będę powtarzała, tradycja jest procesem i każdy z nas ma prawo zdecydować, co sobie bierze, co z tym robi i w jaki sposób to dalej przekazuje. Mówi Pani o tym zakorzenieniu w przeszłości, jeżeli chodzi o tradycję. Czy tradycja w takim razie nie jest przeciwieństwem postępu? Czy ona nas nie ściąga za nogi i mówi, dobra, już tego nie rób, bo to nie jest zgodne z tradycją? Myślę, że tradycja może być takim elementem wykorzystywanym do tego, aby na przykład ludzi ostrzegać. Nie rób, bo to już nie wiem, to już nie będzie nasze tradycyjne, nie będzie nasze polskie, bo nie wiem, zaniknie nasza tożsamość. Nie wiem, mi tam nic nie zanikło. Nie uważam się za osobę szczególnie tradycyjną, ale pewne elementy są jakby dla mnie ważne i staram się jakby podtrzymywać, kultywować, przekazywać dalej w taki sposób, w jaki dla mnie są one jakby istotne. Wybieram sobie. Także ja bym raczej tę tradycję traktowała jako taki właśnie katalog. Są oczywiście rodziny, osoby czy wspólnoty, nie wiem, religijne, czy wspólnoty takie lokalne, czy regionalne, dla których ważne jest bycie taką ostoją tradycji. Tak, że jest nienaruszalne. Dla nich to jest istotne, jest to czynnik ich jakby tożsamości, trzyma ich przy życiu, być może pomaga, tak? Być może obchodzenie świąt w taki sposób, w jaki zawsze się powiedzmy według nich by obchodziło, pomaga im przetrwać, nie wiem, codzienność, która być może jakby nie jest łatwa. Ale rozumiem też osoby, które odrzucają i które wymyślają sobie jakby nowe sposoby. Czyli z jednej strony niby odrzucają, ale z drugiej strony niby nie celebrują jakiegoś danego święta, tak? Ale jednak ten czas jakoś starają się zaznaczyć. Święta zaznaczają chociażby na przykład święta tym, że to są dni wolne od pracy. Dokładnie. Właśnie chciałam powiedzieć, że te święta wielkanocne stały się w ciągu ostatnich kilku lat, jeśli nie kilkunastu lat, takim właśnie dla niektórych jest to, że są takie święta bardziej takie lekkie, ponieważ to Boże Narodzenie. Majówka. Taka wczesna majówka, właśnie wolne, wiosna, światło, jesteśmy po zmianie czasu, można gdzieś wyjechać, można się zresetować, można odpocząć. No właśnie, to od razu Pani przerwę. To chyba te wyjazdy to już są też taką, powoli stają się tradycją, tak? Tak świąteczną. Tak, myślę, że tak, ale to się też, myślę, też trochę wzięło z tego, że w momencie, kiedy zaczęliśmy być takim społeczeństwem migracyjnym, czy teraz bardziej jesteśmy społeczeństwem postmigracyjnym, związało się to z tym, że no, też jakby wracało się do domów rodzinnych na święta, czyli ta tradycja wyjazdów jakby była. Z różnych powodów ludzie teraz nie mogą, pandemia to też zmieniła, że nie można było jechać na przykład do domu, bo się baliśmy, żeby... No to był rok. To był rok, ale to też trochę tak zweryfikowało, tak, że się okazało, że na przykład, raz w roku nie pojechaliśmy, to za rok, a to jak raz nie pojechaliśmy, to nie musimy drugi raz. Wszyscy żyją, wszyscy byli zadowoleni, nikt się nie zdenerwował, nie zirytował, nie było szaleństwa, jakiegoś stania w korków. Skype'a. No dokładnie, tak jakby znaleźliśmy sobie właśnie alternatywne sposoby podtrzymywania tradycji, ale te same wyjazdy moim zdaniem, one się, że tak powiem, tak trochę przekształciły właśnie z takich wyjazdów, powrotów rodzinnych, że nagle się okazało, że ten wyjazd z domu może być też właśnie jakby odpoczynkiem, że nie trzeba tylko do rodziny i z rodziną. Tak? Że ktoś te święta przygotuje, że jest a fajnie, nie jak ktoś przygotuje, albo jak w ogóle nie będzie jakichś elementów świątecznych, że chodzi na przykład, ważniejsze jest bycie razem i odpoczęcie i pogadanie, albo nie wiem, poleżenie, poczytanie, oglądanie jakichś filmów i tak dalej, wyjście na jakiś wiosenny spacer, czy uprawianie jakichś sportów, niż siedzenie i napychanie się sałatką z majonezem. Czyli została tradycja tego, że mamy wolne i że odpoczywamy, a znikła tradycja związana z tą całą chrześcijańską otoczką, tak? Może nie do końca znikła, bo jednak to jest jakby Wielkanoc bardzo mocno jakby naznaczona jakby chrześcijaństwem, tak? Natomiast myślę, że wybieramy sobie właśnie z tego te elementy, które są dla nas ważne. Ale jajko to nie jest chyba element chrześcijański, jajko, tak? Nie jest element chrześcijański. Zając? Kurczaczek też nie, zając też nie, zielona gałązka też nie. Natomiast one są, nie chcę używać słowa zawłaszczone, bo jest trochę krzywdzące, ale są właśnie, że chrześcijaństwo dokonało reinterpretacji symboli, które funkcjonowały w tych społecznościach przedchrześcijańskich, ponieważ właśnie było to ważne element niezbywalny tej nadchodzącej wiosny, odradzającego się życia, przygotowania się jakby do nowego roku gospodarskiego, takiego też jakby związanego z pracą na polu, jednak jesteśmy społeczeństwem wywodzącym się z społeczności rolniczych, gdzie przyroda i pogoda i jakby, że tak powiem, ziemia były najważniejsze, a zatem chrześcijaństwo dokonało inkorporacji, czyli wciągnęło, tak, jakby powiedzieli, macie święta, tylko trochę inne. Macie święta trochę inne, dodało jakby, czyli właśnie zreinterpretowało na nowo, dodało jakby pewne elementy, no związane oczywiście jakby z religią chrześcijańską. No i te długie trwanie chrześcijaństwa no też się zmieniało, ponieważ te święta też w różnych latach, jak sięgniemy do źródeł, były w różny sposób obchodzone. Nawet wystarczy, nie trzeba sięgać daleko, wystarczy nie sięgnąć do opisów Oskara Kolberga z XIX wieku. To jest zaledwie ponad 100 lat temu. To są zaledwie, nie wiem, 4-5 pokoleń wstecz. Tak? Jakby te święta wydają nam się, jakbyśmy zupełnie opisy o czymś, nie wiadomo o czym czytali. Tak? A to są nasze święta. My ich jesteśmy, święta to były. Ich święta, ale też tak naprawdę
naprawdę nasze, no bo my też część tych świąt, pewnych rytuałów, zachowań, symboli, gestów, sposobów gotowania jakby zachowaliśmy, ale właśnie poddaliśmy procesowi tradowania, tak? Czyli wybraliśmy sobie to, co możemy i to, co chcemy dalej podtrzymywać. Zaczęliśmy trochę rozmowę o tych tradycjach chrześcijańskich. To ja chcę zapytać o to, dlaczego i czy to jest prawda, to co powtarzają politycy prawicowi, że fundamentem naszej cywilizacji obecnej jest tradycja chrześcijańska. To ja bym teraz, odpowiadając na pytanie, zadała pytanie naszej, czyli czyjej, bo ja się z tym nie utożsamiam, a chociaż jestem, moja rodzina, moi potomkowie są związani z ziemią wielkopolską, z Pomorzem, z Polską, tam od X lat i tak dalej. Potraktujmy to bardziej dokładnie. Ogólnie. Natomiast... Gdyby nie chrześcijanie, to nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. I tak, i nie. Tak? Są pewne rzeczy, na pewno chrześcijaństwo jest bardzo ważnym elementem, które doprowadziło do konsolidacji i takiego połączenia ponad podziałami, no nie wiem, plemiennymi, etnicznymi, więc było tym elementem jakby scalającym różne jakieś takie rozproszone jakby wspólnoty. Natomiast jak każdy element konsolidujący, było też związane z narzucaniem pewnych rzeczy. To też nie tak, że to chrześcijaństwo, nie wiem, 1 stycznia się obudziliśmy któregoś tam roku, tak, we wczesnym średniowieczu jesteśmy chrześcijanami, jakby nagle jest zupełnie inaczej. To też była tradycja wprowadzania. Te tradycje tradycja wprowadzania mieczem. Do prowadzenia mieczem, ale to też jakby dostosowywania języka, liturgii, opowiadania o tym, bo inny język przedstawiania, nie można władcom, że tak powiem, różną tam grupą uprzywilejowanym, inny język grupą, które musiały mieć trochę inny jakby przekaz, bo nie potrafiły czytać, pisać i tak dalej, bo żyły w zupełnie innych warunkach. Więc trzeba było też jakby tą symbolikę dostosować chociażby tych obchodzenia rytuałów do warunków życia poszczególnych społeczności. Myślę, że na pewno było czynnikiem konsolidującym. No było też oczywiście elementem gry, rozgrywek politycznych. Znamy z historii, tak jakby od wczesnego średniowiecza, co się działo chociażby na naszych terenach, ale też jakby w całej Europie, cała historia jakby podbojów. Natomiast to, co współcześnie się robi i jak instrumentalnie wykorzystuje się chrześcijaństwo, dla niektórych bardzo ważna, piękna jakby religia i tak dalej, no to jest tak naprawdę no, instrumentalne, cyniczne wykorzystywanie. Polityka związane też z wykluczaniem wielu różnych osób, tak, które się identyfikują z innymi wspólnotami religijnymi. Bądź się nie identyfikują z żadną wspólnotą religijną, tak? I to, że ktoś obchodzi, będąc osobą, nie wiem, innego wyznania, bądź nie będąc żadnego wyznania, deklarując się jako ateista, czy jako agnostyk, tak? Obchodzi święta Bożego Narodzenia, czy Wielkanoc, nie można mu tego zakazywać, tak? Bo ważny jest element społeczności, podtrzymywania tych tradycji rodzinnych, wspólnotowych, a niekoniecznie ten czynnik religijny. A co się dzieje z tymi naszymi tradycjami? Czy one się zmieniają tak szybko jak kiedyś? Czy to może szybciej jest razem z zmieniającym się bardzo szybko światem? Myślę, że zdecydowanie szybciej. Skoro się zmienia technologia, zmieniają się nasze nawyki życiowe, nasze nawyki, nie wiem, żywieniowe, sposoby spędzania wolnego czasu, no to zmienia się wszystko, tak? Się bardzo szybko zmienia. Bardzo szybko. I nawet jak nam się wydaje, że nie, że powiedzmy, nie wiem, tam, że jedziemy tam do dziadków czy do rodziców, tam na Wielkanoc albo tam na jakieś święta, to jest taka ostoja tradycja, to się też zmienia. Chociażby, nie wiem, zmieniają się składniki, z których przygotowujemy nasze potrawy. Coca-Cola się pojawiła na stołach. O, to Coca-Cola, Mirinda, tak, jakby różne jakieś rzeczy się pojawiły wcześniej. Ale też, no, nie wiem, pojawiają się na przykład opcje wegetariańskie, wegańskie, tak. Mamy coraz więcej jakby też propozycji, aby była to biała kiełbasa, ale na przykład z boczniaków, tak. Czyli żeby na przykład osoby, które są na diecie, czy wybrały styl życia jakby taki właśnie wegański, aby też również mogły pojeść. Pojawia się tradycyjny majonez, ale też zrobiony w wersji wegańskiej, a więc bez żadnych jakby składników zwierzęcych. Ale o właśnie, taki majonez, czy taka właśnie biała kiełbasa wielkanocna w wersji wegańskiej jest dla mnie fajnym przykładem właśnie takiej tradycji współczesnej. Czyli jest tradycja, ale trochę troszeczkę dokładnie, inna. Czyli podtrzymujemy ją, czyli musi być kiełbasa, musi być jajo z majonezem i tak dalej, czy w ogóle musi być sałatka z majonezem, ale dostosowujemy do tego, jacy my jesteśmy, co my potrzebujemy. Czy z jednej strony potrzebujemy sałatki jarzynowej, ale z drugiej strony nasz styl życia jest już taki, że się zdecydowaliśmy na, że nie jemy żadnych produktów na przykład jakby od zwierzęcych. To jest na przykład też powiedzmy, nie wiem, że chodzimy do święconki nie dlatego, że jesteśmy, nie wiem, chrześcijanami, chrześcijankami, czy dla nas ważny jest ten element jakby takiej obrzędowości związanej jakby z rytuałem kościelnym,
ale jest to potrzeba pewnej estetyki, że idziemy razem, robimy sobie koszyczek, robimy sobie zdjęcia, wstawiamy sobie na jakieś tam Instastory i tak dalej. Ja nie widzę w tym nic złego. To jest jakby fajne, tak? Jakby, że potrafimy miksować. Zresztą no w ogóle cały nasz dorobek kultury jest takim jednym wielkim miksem. Jest właściwie nieustanną reinterpretacją przeszłości, dostosowywania do obecnych warunków. No pani się to podoba, mi pewno też, ale dla wielu to jest zagrożenie jednak tej takiej tradycyjnej. Ja myślę, że nie. Że trochę tak przestajmy demonizować tych innych, którzy są jakby... Ale też myślę, że fajnie, że w każdej grupie są tacy tak zwani strażnicy tradycji. No bo gdyby oni nie pilnowali, nie opowiadali, jak to było kiedyś, to byśmy zupełnie się rozpełzli. Ale no też myślę, że w życiu, powiedzmy, że nie każdego, ale powiedzmy większości z nas nadchodzi taki moment, że nas interesuje. Jak to się stało, że tak jest? A skąd my znamy ten przepis? A dlaczego w naszym jest domu tak, a nie inaczej? No i gdyby nie rozmowy z członkami naszych rodzin, takich, nie wiem, biologicznych, czy też takich, nie wiem, w jakichś tam różnych grupach społecznych, w których funkcjonujemy, no to nie znaleźliśmy odpowiedzi jakby na te pytania. Nam się wydaje, że jesteśmy tu i teraz współcześni, ale jesteśmy mocno osadzeni w przyszłości. Tylko tak jak powiedziałam, ważne, co robimy z tą walizką, którą niesiemy, żeby ona nie była dla nas ciężarem. A czy są złe tradycje? Może nie tyle, jako naukowczyni nie mogę powiedzieć, że coś jest złe, nie powinnam, no jakby nauka nie wartościuje, tak, jakby obserwuje pewne fakty społeczne, kulturowe, stara się interpretować, znaleźć odpowiedzi na pytania, skąd to się wzięło. Myślę, że bywają tradycje, które na przykład obecnie zmieniły się bardzo mocno normy społeczne, tak, jak się do siebie odnosimy, na przykład, nie wiem, nie akceptujemy zachowań, nie wiem, jakichś wykluczających, agresywnych, piętnujących, pewne i tak dalej. Bicie dzieci było kiedyś tradycją? Bicie dzieci, tradycja? Myślę, że to był raczej styl wychowania, który wymienia nam się, że to była tradycja, a myślę, że nie, że to jest jakby... Ale ktoś tam próbuje nam mówić, że to jest tradycyjne. Nie, myślę, że to jest jakby styl wychowania. Chociaż no niestety, no historia ludzkości jest historią agresji, no bo wojny i podboje, tak? Natomiast myślę tu o takich tradycjach, na przykład, nie wiem, taki obrzęd tradycyjny związany z takim tradycyjnym kalendarzem jakby ludowym, wiejskim, to było utopienie marzanny, tudzież wyprowadzenie śmiercichy. Z tym, co współcześnie wiemy i interpretujemy zgodnie ze współczesnym jakby stanem wiedzy, po całych akcjach Me Too i tak dalej, tak? Było to po prostu bardzo jakby agresywny, że tak powiem, pełen jakby agresji, nienawiści jakby do kobiet, tak? Więc jakby współcześnie nie ma jakby na takie zachowania zgody, ale... Ale dzieciaki z marzanną chodzą. Ale dzieciaki z marzanną chodzą, ale teraz dla mnie to jest jakby na przykład bardzo ważne zadanie dla rola nauczycielek, nauczycieli, co z tym zrobią, jak to przedstawią, tak? Jakby, że można jakby niekoniecznie musi być przypisana płeć do marzanny, tak? Można być na zasadzie takiej uosobienie zła. Więc to jest też właśnie kwestia tego, co my z tym robimy współcześnie. Pani jako naukowiec może spojrzeć w przyszłość. Jak będą wyglądać polskie tradycje za 100 lat? Myślę, że będą jeszcze bardziej zmiksowane i będą jeszcze bardziej różnorodne, bo... Czyli nie będziemy wszyscy tacy sami, tylko jeszcze bardziej się pozmieniamy. Nigdy nie byliśmy tacy sami. Myślę, że to jest jakiś podstawowy błąd myślenia, że to znaczy fajnie, że jako grupy ludzi różnych szukamy tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli, ale nawet to, co nas łączy, to jest na przykład różne firmy, że tak powiem, majonezu, które dodajemy na sałatki. Słynne dyskusje w internetach, które co roku jakby powracają, jaki majonez, głosowanie na najlepszy majonez i tak dalej. Ale mówiąc poważnie, nigdy nie byliśmy tacy sami, nie będziemy. Oczywiście będziemy poszukiwać rzeczy, które jakby nas łączą, no bo to też świadczy o tym, że człowiek jest istotą społeczną, więc żeby funkcjonować w grupie społecznej, musi się jakoś dogadywać, więc pewne rzeczy muszą jakby być wspólne. Ale myślę, że te tradycje teraz będziemy uważać za nasze. Będą coraz bardziej jakby różnorodne, zmiksowane też z tego względu, że tworzymy coraz bardziej patchworkowe związki rodziny. One są, że tak powiem, też związane z różnymi jakby rodzinami, gdzie coraz więcej osób jest jakby pochodzi z różnych kultur, z różnych społeczności, związanych z różnymi jakby tradycjami religijnymi. I gdzieś na styku, żebyśmy się wszyscy mogli ze sobą pogadać, takie tradycje stały się takim puzzlem. One zawsze były takie o charakterze jakby puzzlowych. I wyjdziemy w kierunku różnorodności, ale natomiast myślę, że ta różnorodność będzie, że tak powiem, rozszerzała jakby swoje kręgi i będzie, nie, mogą być to nie tylko takie tradycje, nie wiem, powiedzmy Kaszuby, Wielkopolska, Podhale, nie tylko europejskie, ale także jakby pozaeuropejskie. No i myślę, że bardzo dobrze. Czyli ten straszny sen tradycjonalisty, mówiący o tym, że wszyscy będziemy sobie tworzyć swoje własne małe
tradycje i zniknie ta wielka polska tradycja, się ziści. Myślę, że straszny sen tradycjonalisty skończy się tym, że tradycjonalista się obudzi, sobie uświadomi, że sam jest zlepkiem różnych tradycji. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim gościem była pani profesor Anna Weronika Brzezińska z Instytutu Antropologii i Etnologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Życzyć pani wesołych świąt zgodnie z tradycją, czy jakoś inaczej? Miłego, wolnego czasu miłego, i oczekiwania czasu. Na wiosnę. To państwu też tego wszystkiego życzymy. Dziękuję jeszcze bardzo raz. Bardzo dziękuję. Z Tomaszem Podgórskim z Zakładu Fizjologii i Biochemii AWF będzie rozmawiał Michał Czajka. A o czym? O suplementach. O suplementach, których pełne są radio, telewizja, atakują nas z każdej strony. Uwaga, nie zawsze są złe. Przepis na takie dobre również poznamy z tej rozmowy. Panie doktorze, Polacy wydają rocznie 8 miliardów złotych na suplementy, co przy czteroosobowej rodzinie wychodzi jakieś 66 zł na osobę miesięcznie. Tak, zgadza się. Jesteśmy przodującym narodem właśnie w wydawaniu pieniędzy na różnego rodzaju suplementy. To znaczy, że będziemy zdrowsi niż inne narody? Tak wyglądałoby, ale ze statystyk, chociażby z ostatnich dni, wynika, że zdrowsi nie jesteśmy. Że występowanie chociażby nowotworów po okresie pandemicznym no jest większe, prawda? To dlaczego jesteśmy zdrowi, jeżeli tyle tego jemy? Bo nie zawsze to, co jest w tych suplementach, de facto jest w tych suplementach, ponieważ nie zawsze to, co jest napisane na opakowaniu, rzeczywiście zgadza się z rzeczywistością. Z drugiej strony, no nie zawsze potrzebujemy tych suplementów, bo po prostu z natury się nie badamy. Nie sprawdzamy w ogóle, czy danego suplementu potrzebujemy. No tak, a telewizja mówi, że potrzebujemy suplementy na właśnie na wszystko. Na apetyt, na wzrok, na stres, na stawy, na skórę, na cholesterol. Cholesterol na nogi, paznokcie, na tak, wszystko. Tak, tylko zapominałem powiedzieć, że powinniśmy przede wszystkim zadbać o prawidłową dietę. Prawda? O prawidłową aktywność fizyczną, o jakąkolwiek aktywność fizyczną, a nie tylko leżenie przed telewizorem i przełączanie kanałów telewizyjnych. A czy te suplementy w ogóle są nam potrzebne? I czy są osoby, którym są potrzebne? Na pewno są potrzebne niektórym osobom. Zależy to od trybu życia, od aktywności fizycznej, prawda? Od stanu chorobowego, stanu emocjonalnego bardzo często. No ale bardzo często po prostu one są niepotrzebne, bo odżywiamy się bardzo dobrze, co widać po naszej populacji. Chociaż z drugiej strony jeść dużo to też nie znaczy dobrze jeść i nie znaczy dostarczać sobie wszystkiego, czego potrzebujemy. Wydajemy 66 zł miesięcznie. Skąd ta popularność w takim razie suplementów, skoro tak naprawdę ich nie potrzebujemy, tak? Na co dzień zajmując się jak gdyby tą problematyką, no muszę jak gdyby być na bieżąco. Studenci bardzo często do mnie podchodzą, pytają się o jakiś konkretny suplement. Ja w ich obecności rozkładam ręce. Widzę w ich oczach takie zawiedzenie z tego względu, że niby tutaj prowadzę wykłady o odżywkach, o suplementach, a na temat konkretnego jakiegoś suplementu nie wiem, nie posiadam wiedzy. Dużo ich jest. No i właśnie, według danych z końca zeszłego roku, w samym 2021 roku wprowadzono na rynek ponad 22 tysiące suplementów diety, nowych suplementów. Oczywiście to nie są nowe substancje bardzo często, tylko po prostu preparaty o nazwach komercyjnych. No, inaczej nazwane. Inaczej nazwanych lub po prostu dodatek jakiś do istniejącego już suplementu, który ma nową nazwę, no i ciężko się po prostu w tym rozpoznać. Jest to pewnie jakaś strategia firm produkujących te odżywki, żeby je po prostu sprzedać. Czyli każdy nowy produkt można trochę inaczej zareklamować. Na pewno, na pewno. Zawsze można powiedzieć, że istnieje nawet jakaś jednostka chorobowa, która de facto w nomenklaturze medycznej nie występuje. Ludzie się po prostu na to, brzydko mówiąc, łapią. No i być może też słabość naszej służby zdrowia jednak. Pewnie tak. Bo jednak nie ma nic prostszego niż zapytać lekarza, czy powinienem to brać i czy to jest dla mnie dobre. Domyślam się, że problem polega na tym, że ja nie chcę mówić, że lekarze nie mają wiedzy, bo na pewno mają wiedzę odnośnie suplementacji, ale tych suplementów jest tak strasznie dużo,
że oni sami też nie chcą, nie wiedzą, co odpowiedzieć pacjentowi, nazwijmy to dla świętego spokoju, po prostu powiedzą, że żeby przyjmować, ale wiem z własnego doświadczenia, że można danej osobie tłumaczyć, że to jest mu niepotrzebne, że to nie jest niepotrzebne. Ja potrafię czasami 20 minut z kimś rozmawiać, a na końcu słyszę, to co w końcu mam brać? No właśnie. I to jest przerażające, że po prostu ludzie... Że nic, po prostu. Że po prostu zdrowo jeść. Zdrowo jeść. A często o tym zapominamy, prawda? Traktujemy suplementy jako podstawy często naszej diety. Zapominamy o tym, żeby prawidłowo się odżywiać. Ja jestem osobą, która nie suplementuje. Nie suplementuje się, ale regularnie w miarę na przykład robię sobie poziom witaminy D. Prawda? Żeby dla celów tak naprawdę badawczych, studenckich, żeby pokazać też, studenci zresztą mogą to potwierdzić, żeby pokazać, czy to się zmienia, czy się nie zmienia, czy wyjazd do jakiegoś słonecznego kraju poprawia ten poziom witaminy D, podnosi go. I rzeczywiście tak jest. I tak naprawdę... Czyli wyjazd na wakacje podwyższa panu poziom witaminy tak, D. Tak, przede wszystkim. I to jest udowodnione naukowo. Tak, na mojej własnej osobie jest, że podwyższa poziom witaminy D i... Czy nie suplementuje pan w ciągu roku? Tylko wyjeżdża pan na wakacje. Ja nigdy nie suplementowałem witaminy D i mimo wszystko, że nie suplementowałem, a odżywiam się, mam nadzieję, tak racjonalnie, to mimo wszystko ten poziom witaminy D może nie jest bardzo wysoki, ale jest w normie. To po co je mam suplementować, skoro mimo wszystko ta witamina D jest. Zrobiłem ostatnio też doświadczenia, lubię robić doświadczenia sam na sobie. Kupiłem suplement witaminy B12, żeby studentom pokazać i kończył się termin ważności, a mówię, dobra, przyjmę tą witaminę B12 jako już takie poznanie, jak mówię, szkoda wyrzucić. I stosowałem przez 40 dni. Przyjąłem dawkę witaminy B12 za 1600 dni. Aż w końcu studenci powiedzieli, koniec, panie doktorze, czas skończyć. Oznaczyłem witaminę. Nie chcemy pana stracić. Tak, no, chyba tak, mimo wszystko. Mierzyłem sobie witaminę B12 przed suplementacją, po suplementacji. Powiem szczerze, że studenci mnie tak nastraszyli, że idąc oddać krew ostatniego dnia mojego eksperymentu, sam się trochę wystraszyłem. Mówię, no kurde, być może... Być może zaszło za daleko. Za daleko, być może przesadziłem. Kij ma zawsze dwa końce, witaminy są potrzebne, a z drugiej strony no, mogą też zaszkodzić. Sam się boleśnie o tym przekonałem, kończąc na ostrym dyżurze, ale to z inną witaminą C konkretnie. Ale poszedłem przed suplementacją, miałem, z tego co pamiętam, poziom witaminy B12 600. Po suplementacji, biorąc dawkę, no 1600 dni, to jest bardzo dużo, spadło do 400. To samo przez siebie mówi. O skuteczności tego suplementu. Ja byłem w szoku, studenci byli w szoku, nie potrafimy tego wytłumaczyć. A pytał pan producenta? Nie pytałem. A czym różni się suplement od leku? No jest zasadnicza różnica, ponieważ jeżeli w nazwie występuje lek, jest to taka substancja, która musiała przejść przez co najmniej pierwszy etap badań klinicznych, czyli musiała być jakaś grupa osób, której podawany był ten lek i sprawdzany był chociażby wchłanialność tego leku do organizmu. Suplement de facto nie musi mieć takich badań. Jedyne badanie, jakie musi producent zdobyć, to po prostu badanie sanepidowskie na czystość mikrobiologiczną. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, że te badania trwają czasami nawet 14 lat, a ten suplement przez cały czas jest na rynku. Zgadza się. No i co? I kupujemy rzeczy tak, kompletnie nieprzetestowane, nieprzebadane? Tak, ja z własnego doświadczenia wiem, że po prostu suplementy czasami obecne na rynku, kiedy podaję takiej podstawowej analizie jakościowo-ilościowej, może ilościowej nie, może jakościowej, no bardzo często okazuje się, że tak naprawdę nic nie idzie tam wykryć, przynajmniej takimi przesiewowymi analizami. Z drugiej strony po prostu bardzo często mam wrażenie, że to jest po prostu zmielona trawa lub po prostu skrobio. Niestety. A kto może robić suplementy? De facto każdy. Zawsze proponuję studentom, że chcą zbić majątek, po prostu mają wymyśleć piękną nazwę dla suplementu, wymyśleć potrzeby jego stosowania, a na pewno podjadą Maybachem pod uczelnię. I ktoś wyda pieniądze na to. A to na pewno. Trzeba być po prostu, jak to moja babcia mówi, obebrotnym. A propos obebrotności, tak. Betoniarka, trochę proszku. Też. I dobra nazwa. Dokładnie, dokładnie. I tak Im bardziej skomplikowana, tak, im bardziej
że tak powiem, niosła reklama, tym się lepiej po prostu sprzeda. Trzeba po prostu społeczeństwu wmówić, że tego potrzebują. No to jeżeli suplementy czasami są nam potrzebne, to jak znaleźć te dobre? Ciężka odpowiedź. Ciężko wzdycha, żeby odpowiedzieć. Tak, ciężko na to pytanie odpowiedzieć, bo sam do końca nie wiem, tak naprawdę. Zawsze uważałem, że jeżeli dany suplement jest sprzedawany w aptece, to możemy być raczej, przynajmniej po części pewni, że będzie to substancja, która rzeczywiście się tam znajduje i rzeczywiście może pomóc. Ale życie pokazuje, że czasami podstawowe takie informacje na temat wchłaniania danego suplementu, postać po prostu tego suplementu, która powinna być w danym preparacie, nawet w aptece jest w ten sposób podana, że... Czyli obecność suplementu w aptece nie gwarantuje jego skuteczności? Moim zdaniem nie. Niestety, ale nie. A czy jest coś, co gwarantuje? Czy są w ogóle takie suplementy na rynku, które po prostu można kupić i brać? Też mi ciężko na ten temat powiedzieć. Znaczy mam zaufanie, nazwijmy to, do dużych firm farmaceutycznych, które produkują jakieś tam leki i jednocześnie no, również suplementy. Ufam temu, że one są jakieś lepszej, dobrej jakości, ale też nie ręczę tym tutaj głową. To może odwrócę pytanie, czego unikać w takim razie, kupując suplementy? Na pewno ja, jeżeli kupowałbym jakikolwiek suplement, raczej szukałbym firmy, która ma historię. Zacznijmy od tego. Historię, jakąś dobrą renomę. Jest to raczej duża firma, której po prostu nie stać na to, żeby wypuścić bubel na rynek, bo zła reklama zrobi większej szkód niż po prostu zyski uzyskane ze sprzedaży po prostu takiego lewego suplementu, prawda? Nie do końca działającego. Tak. Czyli nie unikniemy researchu, sprawdzania, przygotowywania się do wizyty w aptece? No niestety nie. Z czego wynika, że te suplementy są tak niskiej jakości? Z braku kontroli? Tych suplementów jest tak dużo na rynku, że analizy są tak długotrwałe, jak pan sam wspomniał, i z drugiej strony bardzo kosztowne, że te kontrole są wyrywkowe. Tak? Czasami dany suplement przejdzie test pozytywnie, wielokrotnie nie przechodzi tego testu, no ale tak naprawdę co kto komu zrobi, po prostu no, może być ewentualnie informacja, która i tak nie jest rozpowszechniana, że no, w danym suplemencie albo jest za niska zawartość substancji czynnej, albo wręcz przeciwnie, jak pokazują badania właśnie z tego 2021 roku, są substancje zakazane, które w sporcie mogą się okazać dyskwalifikujące dla takiego atlety, ponieważ nawet były przypadki, że wychodziły pozytywne testy antydopingowe wśród sportowców po spożyciu suplementu dostępnego ogólnie na rynku. Czyli do suplementów ogólnie dostępnych na rynku dodawane są substancje, które co, mogą też uzależniać na przykład? Nie, uzależniać może nie. Po prostu są to substancje na bazie hormonów sterydowych, ogólnie nazywanego dopingu, chociażby sportowego. W jaki sposób one się tam znajdują? Powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia. Mogę się ewentualnie domyśleć, że nie do końca jest czasami czyszczona taśma, prawda, z poprzedniej partii produkcji, no i po prostu to zanieczyszczenie po prostu wynika z niedbałości. A może z chęci zwiększenia skuteczności tej substancji? Być może tak. Być może tak. Ciężko mi jest na ten temat powiedzieć. No. Przygotowując się do tej rozmowy, znalazłem na przykład w internecie listę tak zwanych legalnych pochodnych sterydów. Tutaj musimy rozróżnić dwa rynki. Jeżeli chodzi o, czy sterydy są legalne, to zacznijmy w ogóle od tego, ale musimy też tutaj rozpoznać rynek taki konsumencki od rynku sportowego. Związki o budowie sterydowej są w sporcie zakazane przez Międzynarodową Organizację Antydopingową, prawda? I wykrycie minimalnych ilości takich substancji u sportowca no, dyskwalifikuje go. Czasami po prostu łamie nawet kariery. Z drugiej strony, no wiadomo, że ten rynek jest. Jest to no, czarny rynek, nazwijmy to. Te substancje są stosowane, można powiedzieć, chyba powszechnie nawet na siłowniach, prawda? I nie tylko, ponieważ są to preparaty przeznaczone do szerokiej gamy odbiorców.
A testosteron na pewno będzie do wzmocnienia masy mięśniowej, zwiększenia masy mięśniowej, do zwiększenia siły, ale są inne suplementy, DHEA, tak zwany hormon młodości, przeznaczony dla kobiet w okresie okołomenopauzalnym, żeby podnieść samopoczucie. Samopoczucie, chociażby samopoczucie i żeby nie było takich efektów właśnie około menopauzalnych, prawda? A jak te produkty trafiają na polski rynek? Prawdopodobnie częściowo jest to rynek tutaj miejscowy, nasz polski. Tak jak dzisiaj słyszałem, zlikwidowano kilka ton nielegalnego tytoniu i było to w jakimś gospodarstwie gdzieś. Tak samo pewnie ze standardami, co chwilę słyszymy jakieś akcje, że odkryto jakąś dziuplę, gdzie się po prostu produkuje suplementy. Spoglądając na te miejsca, gdzie one są produkowane i w jakich warunkach są produkowane, to i tak cud, że po prostu tak jest mało przykrych przypadków, prawda, związanych chociażby z zatruciem. Ponieważ najgorsze jest to, że jeżeli dany suplement pochodzi z nieznanego źródła, to jeżeli nawet znajduje się tam ta substancja, co pokazują na przykład badania kanadyjskie, to czasami te dawki są tak wysokie, że no, mogą nie tylko zaszkodzić zdrowiu, ale nawet doprowadzić do śmierci, co niekiedy się zdarza, prawda? Czyli mamy dwa zagrożenia. Jednym z nich jest to, że wydajemy pieniądze za bezwartościowy produkt, a drugim zagrożeniem jest to, że dawka jest za duża? Za duża, albo zanieczyszczenie jest substancjami, które no, może wywołać u nas jakieś niepożądane skutki uboczne. Bo tutaj musimy rozróżnić substancje, cały aspekt tych substancji, no bo niektórzy chcą zbudować masę mięśniową, inni chcą schudnąć, prawda? Są preparaty, które powszechnie są zakazane, ale istnieje czarny rynek po prostu w internecie. Zawsze wszystko można gdzieś tam kupić. Takim trendem ostatnich lat jest też to, że suplementy wyszły z aptek, one już są dostępne wszędzie. Zgadza się. Był czas, że suplementy były dostępne w aptekach, ewentualnie w wyspecjalizowanych sklepach, nazwijmy to, z różnego rodzaju suplementami czy odżywkami. I powiem szczerze, że swego czasu przeraził mnie fakt po prostu obecności takich suplementów w dyskontach. Myślałem, że do tego nigdy nie dojdzie i byłem naprawdę zszokowany tym, kiedy wszedłem do popularnego dyskontu i na środku tego dyskontu w takim wielkim koszu znajdowały się wielkie puszki popularnych suplementów sportowych, BCA, serwatki i innych. Zawsze wychodziłem z założenia, że młoda osoba, która chce wejść w ten rynek... Dostępne one są bez ograniczeń wiekowych. Bez żadnych, tak? Może je kupić każdy, prawda? Nie musi nawet podchodzić do kasy. Może to skasować przy kasie samoobsługowej. Także nikt tego tak naprawdę nie kontroluje. Zawsze uważałem, że osoba rozpoczynająca taką suplementację, zgłaszająca się do sklepu, zawsze ma kontakt ze sprzedawcą, prawda? Który może doradzić, ewentualnie, jeżeli będzie uczciwy, że to nie jest na twój wiek, poczekaj jeszcze troszeczkę, albo tutaj masz zamiennik o mniejszej dawce. Teraz ten rynek jest niekontrolowany. I to jest chyba najbardziej przerażające, że każdy może kupić wszystko, co mu się żywnie podoba. Czyli rozpocząć na przykład ćwiczenie na siłowni od kupienia tej wielkiej puchy suplementów. Tak. Często ludzie w ogóle myślą, że sam suplement pomoże. Prawda? Są suplementy, po których rzeczywiście się rośnie, tylko ludzie nie zdają sobie sprawy, że przybierają na masie ciała, mają wrażenie spuchnięcia, ale ostatecznie okazuje się, jeżeli robi się analizę składu ciała, że to spuchnięcie i zwiększenie masy ciała to jest po prostu nabranie masy tłuszczowej, a nie mięśniowej. To przyjmijmy takie założenie, że rozpoczynamy naszą karierę sportowca. Jakie są pana rady? Przede wszystkim proponowałbym osobom, które chcą po prostu rozpocząć suplementację, od tego, żeby zapoznać się, które z tych suplementów rzeczywiście są im potrzebne, ponieważ tak jak pan wspomniał, no w internecie można znaleźć najróżniejsze wskazówki, ale nie zawsze one są zgodne z prawidłami po prostu wiedzy na temat wpływu suplementów na sport. Ja osobiście bym wybierał jakiś suplement, raczej zaufał, nie patrzyłbym tyle na cenę, chociaż bardzo często jest to... Niestety to jest to często wyznacznik. Wyznacznik tego. Raczej patrzyłbym na po prostu firmę. Jednak mimo wszystko na firmę, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, duże firmy, duże koncerny nie mogą sobie pozwolić na po prostu wpadki. Z drugiej strony trzeba też zaznaczyć, że istnieje kilka organizacji na świecie, które kontrolują
badania, nazwijmy to w ten sposób, badania odnośnie wpływu tych suplementów na wydolność sportową. Jakakolwiek ona by była, czy to wytrzymałość w maratonie chociażby, czy w kolarstwie, czy siłę na siłowni, i tak, czy na szybkość. No i to tak naprawdę jest dla większości osób szokujące, kiedy ja z nimi pierwszy raz na ten temat rozmawiam, że spośród tych setek, tysięcy niemal substancji działa tak naprawdę według najnowszej wiedzy tylko 6. Jest ich tylko 6. W ogóle dających jakikolwiek efekt? Efekty, tak, sportowe. Tak, spośród tych wszystkich substancji. Jeżeli chodzi o substancje chemiczne same w sobie. To gdzie znaleźć informację na ten temat, co działa, a co nie działa? No, chyba najbardziej znaną tutaj w tym gronie sportowców jest tak zwany Australijski Instytut Sportu, który stricte zajmuje się tą tematyką. I na ich stronie na bieżąco można sprawdzać, jaki jest obecny stan wiedzy. No i według tej organizacji AIS-u to działa tylko i wyłącznie 6. I to są najnowsze dane, bo do 2015 roku były tylko 3. Dodałbym jeszcze odnośnie tych suplementów, że bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że my z tymi suplementami spotykamy się na co dzień. Że one są wokół nas. No bo ja może wymienię te suplementy dla informacji słuchaczy. Te działające. No chyba najbardziej popularna sportowa odżywka to jest kreatyna. Tak? Kreatyna bardzo popularna wśród sportowców, no bo pompuje mięśnie, jak to się powszechnie mówi, ale często się zapomina, że dobry kilogram wołowiny zawiera nawet 10 gramów kreatyny w sobie. Jedząc mięso też dostarczamy kreatynę. No ale okej, to jest takie sportowe. Ale kofeina. Mamy z nią do czynienia. Kofeina jest jednym z tych 6 działających suplementów. Dokładnie, jednym z tych 6 działających suplementów. Kofeina, którą możemy pozyskać z kawy, z herbaty. Oczywiście łatwiej jest połknąć kapsułkę, prawda? Bo jest odliczona masa. No ale przyjemniej wypić jednak kawę. Dla mnie osobiście tak, prawda? Trzecią substancją są wodorowęglany. Brzmi to bardzo, bardzo tajemniczo. Często płacimy za te suplementy całkiem sporo, a to jest po prostu soda oczyszczona. To każdy ma w domu. Te wodorowęglany, gdyby wziąć po prostu butelkę wody i sprawdzić po prostu skład chemiczny, to pierwszym jonem, jaki tam się wysuwa, to jest wodorowęglan. Czyli zwykła woda mineralna, wysoko zmineralizowana, jest sportowa. Beta-alanina, może bardziej tajemniczy, rzeczywiście czyli może... Czyli czwarty z tych 6? Tak, czwarty z tych 6 to jest beta-alanina. Najbardziej może tajemniczy z tych 6, 5. Sok z czerwonych buraków. Wyciśnięty. Bardzo popularny oczywiście w postaci kiszonek lub zwykłych. No jak to z sokiem z czerwonych buraków, jak to się mówi, jest na krwinki, prawda? Ale nie do końca tak to jest, ponieważ on rozszerza naczynia krwionośne. Tak? I jak rozszerza naczynia krwionośne, mięśnie są lepiej dokrwione, lepiej utlenowane i po prostu bardiej wydolne. No czyli na wysiłek sok z buraków, to już tak, wiemy. Tak, z czerwonych. Okay. A szósty środek? Szósty środek jest chyba najbardziej zaskakujący, bo to jest glicerol, inaczej nazywany gliceryno, czyli po prostu gliceryna w kremie do rąk, a ona nawilża skórę, prawda? Ale jak się ją połknie, no to nawilży nas od środka, a lepiej nawilżony organizm po prostu jest bardziej wydolny. Czyli generalnie wszystkich, może nie wszystkie, ale większość z tych rzeczy można kupić po prostu w sklepie spożywczym. Po prostu za kilka groszy. I to są te jedyne działające. No według najnowszej wiedzy tak to jest. Oczywiście czasami jakiś jest dołączony, czasami jest usuwany z tej listy, ale według tej wiedzy te 6 suplementów typowo sportowych, to jest tylko te 6. To zapytam o sławetne środki na poprawę pracy stawów. Mhm. Sportowcom zaleca się to powszechnie. To działa? Tak, działa. Działa. Ja niestety obawiam się bardzo często tego, że nie wiem do końca, co jest w tym opakowaniu. Z jakiego to źródła pochodzi, prawda? Czy ten kolagen, bo skąd pozyskuje się kolagen? Ze ścięgien zwierząt ubitych. W jakim stanie ten kolagen, te ścięgna chociażby były przed wyprodukowaniem tego preparatu? A mamy w każdym sklepie spożywczym przebadane bakteriologiczne, ten sam suplement, po prostu żelatyna, prawda? Żelatyna jest substancją, która buduje stawy, buduje chrząstkę, buduje ścięgna. Czyli żelatyna jest bezpieczniejsza niż większość suplementów. No, znaczy, czy bezpieczniejsze, tego nie mogę... Przebadana, na pewno. Na pewno musi być przebadana, bo jeżeli jest dopuszczona do obrotu spożywczego, to musi być po prostu przebadana i źródło tej żelatyny musi być pewne. Podsumowując, czy kupować takie suplementy z kolagenu?
obiedzmy chrząstkę, prawda? Idąc do popularnej restauracji. I żelatynę. I jedzmy żelatynę, prawda? Pamiętajmy, że żelatyna, żeby chrząstka się odbudowała, jest ona zbudowana, tak jak wspomniałem wcześniej, z kolagenu, a dla kolagenu potrzebna jest witamina C. Ja mam świetny przepis na taki, jeżeli mogę się... Ale rzeczywiście, tak? Jak najbardziej. Po prostu podgrzać troszeczkę sok pomarańczowy, wsypać trochę żelatyny, sok pomarańczowy ma witaminę C i w tej postaci go wypić. Świetnie smakuje, stawy ratuje. O, nawet mi się udało. No proszę, mamy hasło. Jeszcze betoniarka jest potrzebna. Będziemy robić suplement diety za chwilę. Dokładnie, dokładnie, możemy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Apelujemy wspólnie o rozsądek. Zgadza się. Moim gościem był pan dr Tomasz Podgórski z Zakładu Fizjologii i Biochemii Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Dziękuję. Dziękuję również panu. A jak to jest pisać kryminał? I nie tylko o tym rozmawiałem z Piotrem Gajdzińskim, obecnie pisarzem, autorem książek, głównie biografii, który właśnie debiutuje jako autor kryminałów, ale osadzonych w Wielkopolsce. Mówię kryminałów, bo choć to pierwsza książka, to na tej pierwszej się nie skończy. Ale usłyszycie państwo również rzeczy nie tylko z literaturą związane. Zapraszam. Siedzi przede mną Piotr Gajdziński, autor literatury faktu przeważnie, który nagle, nie wiadomo dlaczego, postanowił napisać powieść. I to jest pytanie. Znudziły ci się fakty, czy fakty są zbyt straszne? Czy rzeczywistość skrzeczy? Jak to się stało? Nie mam pojęcia, to pewnie każdy ma taką chęć po ciągłym pisaniu o faktach w książkach i w publicystyce. No przejść na trochę inny etap albo na chwilę uciec w jakąś inną rzeczywistość. I chyba tak to było ze mną. Chciałem spróbować czegoś innego. Trochę mnie tam ludzie namawiali, znajomi. W zasadzie, że każdy tak szanujący się autor musi napisać kryminał? Kurde, nie wiem. Nie wiem, czy tak jest. Trochę to źle brzmi, że każdy, bo to strach, ale... Ale kryminały stały się popularne. O. No tak, ale pewnie każdy chce spróbować. Niektórzy to robią, niektórzy mają w sobie więcej silnej woli i tego nie robią. Ja spróbowałem, jestem zachwycony samym procesem twórczym. To nie chodzi o to, że jestem zachwycony swoją książką, bo ocena należy do czytelników. A czym się różni od pisania biografii proces twórczy? No oczywiście oprócz tego, że nie musisz mieć całej prawdy i tylko prawdy w książce. No, trzeba powiedzieć prawdę czasu i prawdę ekranu. Czym się różni? Przy pisaniu biografii jest ta piękna rzecz, której nie ma niestety przy pisaniu powieści, czyli to są rozmowy z ludźmi. To jest zazwyczaj bardzo inspirujące, bardzo ciekawe, bardzo fajne. W wypadku poezji, przepraszam. No, nie, coś mamy za powieść. Nie. Nie, to był tylko przejęzyczenie. A my myślałem, że to wiemy, co będzie dalej. Nie, w wypadku powieści fajne jest to, że człowiek jakby się oddaje, udaje się do takiego swojego świata, wymyśla to i tak dalej. W wypadku biografii łatwiej zachować dyscyplinę. To jest jakiś zbiór faktów, dość de facto zamknięty. Natomiast w wypadku pisania na przykład kryminału, no to oczywiście też jest masa faktów. To jest dużo rzeczy do zebrania. To się tylko tak wydaje, że człowiek siada, pisze i tak dalej. Ale to jest masa rzeczy, które trzeba sprawdzić, które się niby wie, ale wie się z takiej potocznej wiedzy. Fakty później tego nie potwierdzają i tak dalej, i tak dalej. No, podam przykład, że jak akcja tego mojego pierwszego i drugiego kryminału, Który kończę obecnie, toczy się w Wolsztynie. To jest moje rodzinne miasto. Ja ten Wolsztyn, wydawałoby się, znam no, perfekcyjnie. No, całe lata mieszkałem tam i tak dalej, ciągle tam jeżdżę. No ale później przy pisaniu okazuje się, że jednak nie, że trzeba pojechać, trzeba sprawdzić, trzeba wymierzyć i tak dalej. Wymierzyć, no, dobrze. A chciałem zapytać o ten Wolsztyn, ale już zdradziłeś. A nie chciałeś się zmierzyć z Poznaniem? No...
z poznaniem ja się będę też jeszcze mierzył. To jeszcze nie jest koniec. Poznań jest moim ukochanym miastem, ale też miastem dużo bardziej onieśmielającym niż Wolsztyn i dlatego na razie wybrałem pierwsza Wolsztyn. Powieść osadzona w Wolsztynie? Nie, podobno są jakieś, czy raczej w okolicach Wolsztyna jakieś takie powieści kierowane do kobiet, pisane przez kobietę i cieszące się tam podobno na tym lokalnym, w tym lokalnym środowisku wśród kobiet dużym zainteresowaniem i poczytnością, ale nie wiem, nie miałem przyjemności czytać. No ja też twojej książki nie miałem przyjemności czytać, ale wiem, że chodzi o dziennikarza, który przybywa do rodzinnej miejscowości i później się zaczyna intryga. Natomiast czy tam są wątki autobiograficzne? Znaczy, jest tam trochę wątków autobiograficznych, ale ten dziennikarz to nie jestem ja, to jest dziennikarz telewizyjny, ja nigdy w telewizji nie pracowałem i akurat ta część, nigdy też się nie zajmowałem takim klasycznym dziennikarstwem śledczym, od czego specjalistą jest bohater mojej książki. Natomiast oczywiście jest tam trochę faktów z mojej biografii, moich przyjaciół, ponieważ książka no, dzieje się również część akcji w latach 70. i 80. i początku lat 80. Czyli twój ulubiony okres historyczny chyba? Chyba tak. Na którym nieśmiało powiem, że się znam, bo tam są różne plany czasowe, tam są również lata 30., którego to okresu nie znam najlepiej i dlatego to też wymagało ciężkiej pracy, konsultacji. Tutaj mój przyjaciel Błażej Nadomnik, z którym razem kiedyś chodziliśmy do liceum, a później studiowaliśmy, służył mi nieocenioną pomoc. Pytałem o tą biografię, a to dobry punkt zaczepienia dla twojej przyszłości, by napisałeś. Nie chcę skłamać, 4 duże biografie. Gomułka, Gierek, Jaruzelski i Mateusz Morawiecki. No to trudno nazwać biografią, to jest raczej biografią. Bardziej taka książka polityczna. Ale chciałem zapytać, czy jest wspólny wątek, który te książki łączy poza nazwiskiem autora? No... Kurczę, dałoby się go pewnie dopatrzyć. We wszystkich książkach są ludzie, którzy dostali się na szczyt. No powiedzmy w wypadku Morawieckiego to nie jest taki szczyt i to oczywiście nie jest taka władza, jaką posiadał zwłaszcza Gomułka i Jaruzelski, więc pod tym względem to tak nie bardzo, no ale gdzieś to są 4 opowieści o ludziach, którzy wdarli się na szczyt, którzy dzierżą dużą, czy dzierżyli dużą władzę i tę władzę wykorzystywali w moim przekonaniu we wszystkich 4 wypadkach źle. Czego się wyraz daje odczuć, czytając te książki. Ale chciałem zapytać o tą przedostatnią teraz, czyli o Delfina, o Mateuszu Morawieckim, nie biografii. Tak mówisz, czy po tej książce spotkały cię jakieś nieprzyjemności? Znaczy, po pierwsze, ja tę książkę napisałem razem z synem. To tak jest, więc tam jest dwóch autorów i to chciałem zaznaczyć. Nieprzyjemności tak, spotkały mnie, ale nie będę o tym mówił, ponieważ nie chcę z siebie robić, wiem, czy najgorsze, ale nie chcę z siebie robić jakiegoś kombatanta. Przyjdzie na to czas i wtedy po latach, siedząc na bujanym fotelu i tak dalej. No dobrze, no to mam zepsuty ciąg dalszy, ale to nic. To zapytam o trochę inne spojrzenie, bo do obecnej książki jeszcze wrócimy, chociaż przyznam, że najtrudniej rozmawia się o książkach, których się nie czytało, a pozostałe czytałem. A przed chwilą przeczytałem twój wywiad z fachowcami od rynków kapitałowych, tak to możemy nazwać, który jest niezłym horrorem, jak się go czyta, bo właściwie to jest opowieść o naszej rzeczywistości i przyszłości gospodarczej. I tutaj ja wiem, że to jest strasznie nudny temat dla większości słuchaczy, zwłaszcza jak przeskakuje od autora powieści kryminalnej przez biografię fascynujące zresztą i nagle do takiej szarej rzeczywistości.
No to spróbujemy zahaczyć o literaturę. Czy twoim zdaniem to, co się teraz dzieje na rynkach, to jest temat na książkę, scenariusz filmowy następnego Wilka z Wall Street? To bez wątpienia to, co się dzieje dzisiaj na rynkach, jest scenariuszem gotowym na dobry film albo na dobrą literaturę. Zobaczymy oczywiście, co będzie. Zobaczymy, jak sprawa zostanie rozwiązana, bo sprawy zawsze są rozwiązywane, choć czasem wydają się nierozwiązywalne, ale rzeczywiście nagromadzenie kłopotów, które w tej chwili spadły na gospodarkę globalną, w tym również na ludzi, bo to na końcu tego wszystkiego są przecież ludzie, jest jakieś gigantyczne i dawno niespotykane. Ale to nie jest tak, że to jest jakaś sytuacja wyjątkowa. Mam wrażenie, że my przez ostatnie 30 lat żyliśmy w jakimś takim świecie pewnej ułudy, to znaczy w świecie, w którym wszystko szło dobrze. To rzadko w dziejach świata były takie okresy, tak długie okresy. Wydaje się, że to się skończyło. Ja nie chcę powiedzieć, bo to jest takie ulubione stwierdzenie, że to się bezpowrotnie skończyło. No nie, to nic nie jest bezpowrotne, ale wydaje się, że czekają nas gigantyczne turbulencje. Wojna na Ukrainie nie jest ich końcem. Kłopoty z inflacją nie są ich końcem. To będzie trwało i będziemy tego doświadczali mocniej. Ja chyba nawet źle zapytałem. Mówiłem o kłopotach na rynkach, bo wszyscy tutaj o tych enigmatycznych rynkach mówią, a to są kłopoty, które nas wszystkich dotykają. Tak, one dotykają nas wszystkich, będą nas dotykać. Inflacja pożera te pieniądze. Inflacja jest niszcząca. My tego nie rozumiemy, my tego nie widzimy na co dzień, natomiast ona jest niszcząca dla gospodarki, dla naszych portfeli jest niszcząca. Ona będzie trwała. Ona będzie trwała również dlatego, że ona politykom jest bardzo na rękę. No, prawie wszystkie państwa europejskie w ubiegłym roku, Polska także zmniejszyła swoje zadłużenie dzięki inflacji i to jest teoretycznie dobra wiadomość, tylko że to jest ten pierwszy etap, który jest jeszcze takim miesiącem miodowym, ale on się kończy i będzie gorzej. A nie kusicie czasami jako fachowca od komunikacji, żeby opracować dla polityków, ekonomistów taki bryk, jak powinni mówić o inflacji, bo zdaje się, że najlepiej o inflacji, chociaż niezgodnie z prawdą, mówią ci, którzy rządzą. No, najlepiej o inflacji mówią ci, dla których, którzy ją lekceważą. I ona to najlepiej brzmi w ich ustach, bo oni ją tam jakoś kochają i akceptują. Ale w ogóle to przecież jest historycznie udowodnione, że o inflacji, również o inflacji najlepiej mówią populiści. No to, ponieważ przy władzy są populiści, no to oni mówią o tym dobrze. Ja tak trochę tymi pytaniami robię nawiązanie do poprzedniego odcinka podcastu, w którym profesor Kowalski mówił o inflacji, więc nie brnijmy dalej. Nie brnijmy dalej, chociaż wydaje mi się to ciekawym tematem na książkę. Proszę pana, tak patrzę z oczekiwaniem. Dobrze. Panie redaktorze, będę myślał. A tymczasem kryminały. Wracamy do kryminałów. To był duży przeskok? No tak, tak, tak. Znaczy mówiłeś już o warsztacie, ale samo przedstawienie się. Tak, to był duży przeskok, chociaż ja dość długo o tym myślałem, długo się wahałem, czy to zrobić, trochę tam nawet sobie popisywałem. No i w pewnym momencie przyszedł taka chwila, że zdecydowałem, że trzeba spróbować, no, trzeba wsiąść na tego konia, no albo się uda, albo się nie uda. Wydawnictwu Muza bardzo książka się spodobała, wydawnictwo zamówiło zaraz drugą jakby kontynuacją, która jest, czy będzie kontynuacją tego sierocińca Janczaru. No to sugeruje, że główny bohater przeżył. Dziennikarze na szczęście w Polsce przeżywają, więc przeważnie, z wyjątkiem Jarka Ziętary. Tak, mój bohater też przeżył, aczkolwiek jak to w kryminale, trochę trupów nie bez strat. W tej książce, nie bez strat, tak. Właśnie się zastanawiam, jaka tam atmosfera panuje, chandlerowska czy jeszcze inna. Wracając do warsztatu,
Jeden z autorów, właściwie chyba każdy z autorów kryminałów w Polsce mówi, że to jest ciężka praca i że to jest praca, w której trzeba być bardzo skrupulatnym. Siada się okresie, jak na etacie. Niemal odbija się kartę. Siada się i się pracuje, a nie czeka na napływ weny twórczej. Czy u ciebie też to tak wygląda? Nie, to ja już za długo pracuję w dziennikarstwie, żeby te opowieści o napływie weny twórczej kultywować. No nie, no to jest ciężka fizyczna praca. To jest fizyczna praca, no to jest ileś godzin codziennego siedzenia przed komputerem. Oczywiście czasem człowiek ma lepszy dzień, więc nazwijmy to, że jest ta wena twórcza i potem poprawia, pisze i tak dalej, i tak dalej. No ale trzeba napisać określoną ilość stron, trzeba siedzieć przy tym komputerze. Wiesz co, pierwszą książkę pisałem bez terminu i z reguły ja piszę książki bez terminu, ponieważ wszystkie biografie też, to ja najpierw piszę książkę, a później idę do wydawnictwa. Ten kryminał teraz piszę już z terminem, więc staram się go przestrzegać, a nawet jak to w socjalizmie, jestem przed terminem. 120% normy. 120% normy i tak dalej. Natomiast no mówię, no trzeba swoje zrobić i to praca umysłowa taka intensywna, ona jest niezwykle męcząca. Ja nie chcę tu powiedzieć, że to jest praca górnika i że pisarze powinni iść i palić opony przed Urzędem Rady Ministrów. No ale inflacja, może i tak dalej. Ceny książek. Tak jest. No i też niewielka sprzedaż książek, niestety Polacy mało czytają. Ale naprawdę, to naprawdę jest ciężka praca. Człowiek pracuje na etacie, odbędni, czy nawet ciężko pracuje w ciągu 8 godzin, zamyka biureczko, idzie i tam ogląda sobie Netflixa, telewizorek, czy tam coś tam jeszcze, albo uprawia sport. Natomiast tutaj ciężko się od tego oderwać, nie? To jest ten moment, że grasz w tenisa, ale myślisz o tym, że kurczę, tam jednak nie tak to powinno wyglądać i już nie grasz tego tenisa, bo to wszystkie piłki lądują w siatce, tylko zajmujesz się myśleniem o tej książce i tak jest wszędzie. No jesteś gdzieś tam, nie wiem, urodziny i też o tym myślisz, no tu jest coś na kartce. Tak to jest, no tak to wygląda niestety. Znaczy, ja nie narzekam, bo to ma swój urok, ja to lubię. Zabijasz marzenia młodych pisarzy. Znaczy, wszyscy mamy zakodowany taki obraz pisarza z początku XX wieku, dużo absyntu, wina i pięknych kobiet. Nie. Wina czasem bywa dużo, rzeczywiście. Absynt to już nie jest dzisiaj specjalnie popularna, chociaż bywa. Pięknych kobiet jest pewnie więcej, ale one bardziej interesują się radiowcami i gwiazdami telewizyjnymi. Pogadamy z radiowcami. Właśnie tak przypomniałem sobie, że co mówił Emigiusz Mróz o swoim pisaniu, to u niego to jest ciężka praca. Ale rozumiem, że u ciebie nie będzie 3 książek rocznie. Nie. Czyli ile przyjdzie poczekać na ciąg dalszy opowieści Sierociniec Jan Czarów? Tak, która zrobi reklamę, a niech tam będzie. Która już jest do kupienia w Empikach, tak? W Empiku jest w przedsprzedaży, tak, a w połowie przyszłego miesiąca, w połowie kwietnia wchodzisz do takiej normalnej sprzedaży w księgarni. To załóżmy, że to będzie wciągająca lektura. Załóżmy. Znam autora, ale nie chcę przesadzać się z komplementami. Będzie. Załóżmy, że to będzie wciągająca lektura i że w kilka nocy połknę tę lekturę. I jak długo będę musiał czekać na ciąg dalszy? No, druga książka ma być jesienią, pewnie na przełomie września i października. Nie tak, jest tak. Źle. No, to nie jest źle. Miłośnicy Gry o Tron to musieli latami czekać i nadal się nie doczekali końca. Ale było ich więcej. A będzie trzeci tom? Nie wiem. Mam ochotę na książkę inną. No, podpowiadałem. Chciałbym ją zrobić do końca tego roku, ale na razie jeszcze nie wiem i na razie jeszcze musimy poczekać. W międzyczasie okaże się, co jest bardziej opłacalne. Biografie, literatura faktu czy literatura fikcji. Znaczy, w wypadku książek poza kilkoma gwiazdami polskiej literatury kryminalnej to o opłacalności tak naprawdę trudno mówić, ale też nie ma co narzekać. No jak, znaczy,
jak ktoś to lubi, to pisać, no to, to robi. Jak ktoś nie lubi, no to musi się zajmować. A masz swoich ulubionych autorów? No tak, pewnie takie, ale pytasz mnie autorów kryminałów? To czy... może podzielmy. Literatura faktu, ale polskich autorów będę pytał. Mhm. Literatura, a to by była zbyt szerokie. Niech będzie literatura kryminalna. Nie, to w literaturze kryminalnej to polskich autorów to nie mam, to nie mam specjalnie ulubionych. To jest straszny, straszny błąd, ale będę to teraz nadrabiał. Choćby po to, żeby zobaczyć, czy jestem w stanie doskoczyć do ich poziomu, więc to jest to. Jeśli chodzi o literaturę faktu, tutaj pewnie będę nudny. No, nadal Kapuściński. Bardzo lubię czytać książki, zresztą mojego przyjaciela Mariusza Urbanka, biograficzne od Kisiela, Waldorf, i tak dalej, i tak dalej. No, on napisał tam jakieś gigantyczne ilości tych książek. One są w moim przekonaniu znakomite, świetnie się je czyta. Doceniane za granicą, bo wydawane również za granicą, więc na pewno to. Bardzo lubię Ann Applebaum i czytam w tej chwili Głód, czyli o Ukrainie. Bardzo, znaczy trudno się tę książkę czyta, ale za to to jest masa wiedzy i to jest imponująca robota, którą ona wykonała również przy tej książce. I powiedziałbym, że tym nieoptymistycznym akcentem skończymy, ale nie byłbym sobą. Przez lata znajomości zawsze mi na każdym spotkaniu zadawałeś to samo pytanie. Mhm. Jak tam nasza reprezentacja? Nie wiem, czy to jest optymistyczne pytanie. Znaczy, nawet nie zdążyłem sobie zrobić herbaty, a było już 2-0 z Czechami, ale ja jestem optymistą. Piłka nożna nie jest rzeczą, za którą byłbym skłonny umierać jeszcze 20 lat temu, tak, dzisiaj już nie. Ostatni mecz oglądałem na przemian z tenisem, czyli z Magdą Linet, która niestety też przegrała. Spodziewałem się remisu z Albanią po 1, wygraliśmy, Czesi nie wygrali. Jest, poza tym od lat mówiłem, że w Polsce jest potrzebny. Polskiej reprezentacji jest potrzebny trener zagraniczny. Mamy tego trenera. To się spełniło. Głęboko wierzę, że on coś z tymi chłopakami zrobi. Na przykład weźmie zagranicznych piłkarzy. Dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. To będzie długi tydzień. Wielki tydzień. Tak, wielki i długi, bo po pierwsze z Wielkanocą, po drugie z wieloma wolnymi dniami, a po trzecie z naszym 6. odcinkiem. No już będziemy musieli nagrywać 7. Powoli się robi. To co, życzymy czegoś Państwu? Życzymy wszystkiego naj. No, to zachęcam do takiej jednej rzeczy. Weźcie sobie na uszy słuchawki, czy do uszu, czy jakich tam używacie. I idźcie na długi spacer z podcastem. Długi spacer, tak, ale do lasu jednak bym poszedł bez słuchawek. Tam nie musicie nas słuchać, tam są ptaki, tam szumi wiatr. Słuchajcie nas tam, gdzie nie ma przyrody, nie ma wiatru, nie ma drzew, czyli prawie w mieście, wszędzie. No, w sumie dobrze. Bawcie się dobrze i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia za tydzień.